strzela z jednej z bramek w tym meczu, Maciej Gajos. To może najpierw właśnie o tej bramce. Taka piłka od Szymona Pawłowskiego, że nie wypadało tego nie skończyć. No tak, myślę, że dobry kontratak był i Szymek zagrał naprawdę super piłkę i na pewno cieszę się, że zdobyłem bramkę, bo to moja pierwsza bramka w tym okresie przygotowawczym, a na pewno każdy lubi strzelać bramki i cieszę się, że dzisiaj mi się to udało. Byłeś jednym z tych niewielu zawodników, którzy zagrali dzisiaj pełne 90 minut, więc możesz ocenić swoje przygotowanie. Dobrze się czujesz po tym meczu, nie ma jakiegoś wielkiego zmęczenia, no też spory upał dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim. To znaczy tak się składało, że większość sparingów grałem więcej niż połowę, także dzisiaj już w końcówce zmęczenie było, ale tak musi być. Teraz mam tydzień niecały do meczu, także na spokojnie teraz się już przygotujemy. Macie takie poczucie, że ta wasza forma przed rozpoczęciem walki o stawkę, przed meczem o Super Puchar Polski wygląda tak, jak wyglądać powinna? No na pewno. Trenowaliśmy ciężko nie po to, żeby tylko sobie pograć w lidze, tylko żeby przede wszystkim zacząć dobrze i punktować w każdym meczu, bo zdajemy sobie sprawę, jaki był ostatni sezon i nie możemy doprowadzić do tego, żeby on się powtórzył. Powiem tobie, że trochę już sparingów w życiu komentowałem, to ta pierwsza połowa to była chyba najciekawsza połowa, jaką w sparingu komentowałem. Ładnie zagraliście. Jeżeli pan tak uważa, to na pewno jest się z czego cieszyć, bo też gramy, żeby widz przychodził na mecze i żeby ta gra porywała tego widza. No i dzisiaj w pierwszej połowie rzeczywiście tak było, mimo że było tylko 2-0, bo mieliśmy jeszcze sytuację i przy odrobinie szczęścia albo troszeczkę chłodniejszej głowie pod bramką mogło być tych bramek więcej.